Jeśli Klo, tu spokój, nie ma jedzenia. Ale tak bardzo chciałem zjeść tą pasztetową. Myślę, że pasztetowa jest ważniejsza niż jakiekolwiek obowiązki, na przykład umycie się wieczorem, bo nie, po co się umyć? Najlepiej iść do lodówki i zeżreć pasztetową. No wiesz, jak się je, to przynajmniej ma normę. Będziesz miał, jak cię w dupę kopnę. Ty nie gorączkuj. Wstępny. Słyszałaś, że ktoś nowy ma dziś przyjechać? No tak, właśnie czytałam w szkolnej gazecie. Ciekawe kto to. Właśnie. Mam nadzieję, że nie jakiś hipster. Nienawidzę hipisów. No tak. Może to jakiś fajny chłopak. Może. Fajnie by było. Ale ziomek, ja nie mogę! Tak właśnie. Od razu? Tak, co to jest w ogóle? Jaki tempak! Ej, pomogę mu wstać, poczekaj. Dawaj. Oj, przepraszam! Przepraszam! Może lepiej sam wstanę. O mój Boże, na pierwsze wejście to zrobił głupie wrażenie. Wow. Ale chłopak niczego sobie. Przestań. No co? Wygląda całkiem super. Dla ciebie. Haulin. No tak. Pierwsze wrażenie już od razu. Hej, Nathan! To ty jesteś ten Nathan? Słyszałam o tobie nieźle. No i w ogóle rozmawialiśmy razem przez komórkę. To ty jesteś ta Franki? Tak, to ja ta Franki! Hej, Nathan, hej, hej, hej! Ale ty ładny jesteś, jeszcze ładniejszy niż na zdjęciu! Wow, zostaniesz moim chłopakiem! Na razie nie szukam dziewczyny. Nathan, ja cię błagam! Ty jesteś taki fajny chłop! Pamiętasz, jak się poznaliśmy na tym, no... No. Na tym portalu czy coś tam. No, nie wiesz? No co, ale ja no nie szukam dziewczyny, naprawdę. Weź, to była taka fajna znajomość. Ja już myślałam, no że wiesz, że już ze mną chodzisz. Co? Nie, weź w ogóle z tobą. Nie, dzięki. Nathan. No weź, nie bądź taki głupi. Jaki dobry hamburger. Jestem Nathan. A ja Haulin. Sorry, że się na początku nie przedstawiłem, ale no wiesz, te potknięcie rzeczywiście trochę uległo na mojej reputacji. No trochę. O, jabłka. Jakie pyszne. Oho, Klonin mnie woła! Już pędzę! Ej, widziałem tego Nathana, czy jak mu tam, jak podrywał twoją młodszą siostrę! O co? Nie, ja nie pozwolę mu! Już z nim pogadam! Niech on sobie będzie agresywny. Teraz mam szansę poderwać jego siostrę, Klonin Wolf! Tak ci leci dziomek, kochana! Tragicznie. O, no nie. Ja nie wiem, jak taka ładna dziewczyna może tak cierpieć tym tragicznym dniem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Jeżeli masz zamiar mówić tym tonem co klos, to ja nie będę się z tobą zadawać. Przepraszam. Ale mnie tak korci, żeby tego użyć. Ach, nie bądź taki denerwujący, proszę. No dobra, postaram się. Już ja cię wybiję, moja siostra Haulin z głowy. O, pasztetowa. Mniam. Co, podoba ci się ten Nathan, nie? Zwariowałaś? Wcale, że mnie nie zwariowałam, tylko ja widzę, jak na niego patrzałaś. Nic nie widziałaś. No, właśnie, że tak. Podglądywałam was. No ej! Sorry, Haulin, ale on się do ciebie tak przystawiał, że to było widać na cały korytarz, więc no wiesz. Jesteś mega irytująca. Dzięki, że tak o mnie sądzisz. Myślałam, że się przyjaźnimy. Przyjaźnimy się, ale z tym Nathanem ty już mnie zaczynasz wkurzać. Tak, ale Haulin, no weź, nie oszukuj prawdy. Dobrze wiem, że on ci się podoba. Na początku to wiesz. Ja nawet miałam coś do niego, ale potem zauważyłam, jak ci się podoba, no i musiałam go zostawić akurat tobie. Mi się nie podoba, więc dobranoc, koniec tematu.
No dobra, jak sobie chcesz, no to idę do szafy. A może jednak mi się trochę podoba. Już muszę coś porządnego ubrać! Co ty się tak drzesz tam? Co ty się tam drzesz tam? I czemu zrobiłaś taki straszny bałagan? Muszę się w coś ubrać. To ubierz się w to, co wczoraj. Bez przesady. Bo to jest przepocone i wyglądam jak jakaś idiotka. Ja już wiem, może ona się tak stroi dla tego Nathana. Upiałaś? Wcale, że nie, ale wiesz, gdyby on nie przyszedł, pewnie by się nie zmieniła tego stroju. Założę się. Nic o tym nie wiesz. Ej! Howlin! Co ty wyprawiasz? Przebieram się! O matko, dziewczyna, co ty ze sobą zrobiłaś? Jak to co? Przynajmniej wyglądam normalnie! Co się stało? Co ty ze sobą zrobiłaś? Czemu to jest taki bałagan? Może ty stroisz się dla tego Nathana? O nie! O nie, się gnoja załatwię! Jestem, przecież całe życie nie mogę wyglądać jak jakaś idiotka. Chyba muszę w końcu się rozerwać i ubrać jak normalna nastolatka. Idiotka? A zresztą ty masz tylko 14 lat. O nie, nie do wiary. Jak ci się ten Nathan spodobał, to ja wszystkich was po prostu z domu wywalę. Jeszcze zobaczysz, jeszcze zobaczysz! Spodobał mi się. To ja mu się spodobałam. Jeszcze gorzej. I się tak... O Jezu. Mówiłem jej, ja błagałem, ale ona nie słucha. Wiedziałem, ja wiedziałem, że przyjdzie kiedyś ta chwila, kiedy będę jak ten głupi Nathan. On i ona. Claudine, ratuj! Czy wy oszaleliście wszyscy do reszty? Jak nie jedzenie, to jakiś bałagan. Strojenie się dla faceta. No błagam, to jest już totalna masakra. Ale ja mu się podobam, nie on mi. Tłumacz się, błagam, dziecko! Ty masz 14 lat, nie możesz być jeszcze w związku! No właśnie, a zresztą to w ogóle nie wchodzi z gry, żebyś była z tym głupim typasem. Już ja ci znajdę lepszego! To ja może lepiej pozmiatam te głupie stroje z Klauda. Ej, no, były fajne! Proszę, musicie mi niszczyć życie i moje plany! Nienawidzę was! Weźcie stąd, wyjdźcie w ogóle, bo to jest mój pokój! Ale myleń, ale maleństwo! My chcemy dla ciebie tylko jak najlepiej! Wszyscy dla ciebie jak najlepiej, a gdybym ci mówiła, żeś zerwał z tą Draculorą, to co, byś mnie posłuchał? Nie, no właśnie, dlatego ja nie będę słuchać ciebie i będę robić to, co mi się podoba. Będziesz robić tego, co ci się podoba, zrozum, ty jesteś najmłodsza, nie możesz. Ja ci znajdę lepszego, jeszcze zobaczysz, będą ci się schodzić, męże, schodzić na moją aferę, po moim trupie, już jego załatwię. O Boże, no co to będzie, co to będzie.